Jego miejsce w sezonie 1932-1933 zajęła wielka aktorka tragiczna i znakomity reżyser Stanisława Wysocka, która zamierzała iść po linii rzetelnej sztuki. Na przedstawienie inauguracyjne w odnowionym teatrze miejskim przy ulicy Cegielnianej wybrała Kirkę Calderona 2 października 1932 roku, zaś w teatrze kameralnym lichwę mieszkaniową Szoła 5 października 1932 roku. Nie przyniosły one jednak sukcesu kasowego, więc wysocka, czym podbiła publiczność, wystąpiła w roli tytułowej w komedii Jacquesa di mademoiselle. Zasłużony rozgłos zdobyły także Wesele Wyspiańskiego reżyseria Władysław Dobrowolski i Jerzy Schindler, Krzyczcie Chiny Tretjakowa reżyseria Leon Schiller i Henryk Szletyński oraz kapitan Skopę Nick z Jaraczem w roli Wojta, Freulein Doktor Tepy z Hildą Skrzydłowską, Dziewczęta w mundurkach Winsoa. Z Jadwigą Andrzejewską nie uchroniły one dyrekcji od katastrofy finansowej. Zadłużenie teatru po ośmiu miesiącach wyniosło 25 tysięcy złotych, a próby wysockiej o dodatkową subwencję zostały odrzucone. W tej sytuacji 1 sierpnia 1933 roku złożyła rezygnację i rozgoryczona wyjechała do Warszawy. Z Warszawy zaś powrócił Kazimierz Wroczyński, który spędził w łodzi aż sześć lat. Jego nowa dyrekcja dzieli się na dwie części: 1933-1937, kiedy dyrekcję teatru miejskiego sprawował samodzielnie, oraz 1937-1939, kiedy dzielił ją z Hugonem Morycińskim. W tym czasie polepszyły się warunki lokalowe. Teraz teatr miejski, wspominał Wroczyński, rezydował nie w tej, co zazwyczaj prostokątnej budzie nacegielnianej, ale w budynku przy ulicy śródmiejskiej, o większej zarówno scenie, jak i widowni, dwupiętrowej, a największym może w Polsce foyer. Teatr ten bez porównania lepiej się nadawał dla szerokich mas. Uzyskanie go było mym podstawowym celem przy obejmowaniu dyrekcji łódzkiej. Przy ulicy śródmiejskiej mieścił się dawniej Teatr Skala, obecnie Teatr Nowy przy ulicy Więckowskiego 15. Wydzierżawiony i wyremontowany przez magistrat, został otwarty 30 września 1932 dwiema tragediami Wyspiańskiego w scenografii Stanisława Jarockiego i z muzyką Romana Palestra. Sędziami w reżyserii Józefa Sosnowskiego który wystąpił zarazem w roli Samuela, oraz Protesilasem i Loadamią w reżyserii debiutującej Heledy Buczyńskiej. Pomimo tak interesującego początku, pierwszy sezon nie przyniósł Wroczyńskiemu większego sukcesu. Dokuczała mu fluktuacja repertuarowa która wyrażała się brakiem zainteresowania publiczności łódzkiej arcydziałami literatury dramatycznej, a także współczesnym dramatem polskim. Żeglarz Szaniawskiego odegrany był zaledwie dwa razy. Powodzenie zdobyły sztuki aktualnie sensacyjne. Ivar Kruger, tepy, 42 spektakle, Towarzyszcz, Diwala, czy 28 spektakli, a także antyfaszystowski dramat Rasy, Brucknera, 30 spektakli. W kolejnych sezonach Wroczyński podjął usilną walkę o zdobycie widzów i wreszcie doprowadził do tego, że prawie wszystkie przedstawienia w tygodniu były zorganizowane. Jak sam pisał z dumą, poniedziałki i wtorki zarezerwowane zostały dla robotników zgrupowanych w związkach zawodowych środy i czwartki zaś dla pracowników rozmaitego typu. Widowiska piątkowe, kiedy zazwyczaj odbywały się premiery, popierane były przez członków towarzystwa przyjaciół teatru. Sobotnie popołudniówki oraz niedzielne poranki, przeznaczone były na przedstawienia szkolne. W ten sposób, dla zwykłej publiczności pozostawały te dnie, w które najchętniej uczęszczała ona do teatru, soboty i niedzielę. Ten ściśle przestrzegany tryb wsparły sukcesy artystyczne i frekwencyjne, wśród nich z udziałem i w reżyserii Juliusza Osterwy Mazepa Słowackiego i uciekła mi przepióreczka żeromskiego z udziałem i w reżyserii Ludwika Solskiego Wielki Fryderyk Nowaczyńskiego i Skąpiec Moliera oraz Jegor Bułyczow Gorkiego i Róża Żeromskiego w reżyserii Henryka Szletyńskiego i scenografii Konstantego Mackiewicza. 19 lutego 1937 w obecności autora zostało odegrane Lato w Noa i Waszkiewicza, powtórzone 17 razy. W sezonie 1936-1937 teatrowi miejskiemu wyrósł groźny konkurent teatr popularny przy ulicy ogrodowej 18, którego dyrekcję objął wychowany w reducie Hugo Moryciński. Teatr przeznaczony dla mas najszerszych. Stał się dzięki Morycińskiemu wartościowy i tani. Entuzjasta teatru pragną stworzyć ponadto w łodzi placówkę dla mas na wyższym poziomie artystycznym, dającą wartościowy repertuar polski i obcy, a dostępną pod względem cen biletów wstępu dla inteligencji pracującej i robotnika. Miejsce dla tej placówki Morciński znalazł w stojącym pusto gmachu przy ulicy Cegielnianej, gdzie założył Teatr Polski. Otwarty 9 grudnia 1936 roku, Weselem Wyspiańskiego z Zofią Lindorfówną Rachel i Barbarą Ludwiżanką Panna Młoda. W ciągu pięciu miesięcy teatr polski dał łącznie 175 przedstawień dla 50 tysięcy widzów.